Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i kontynuujemy poznawanie naszego Tupolewa 154B2 i przy okazji mamy dosyć deszczowy dzień w Moskwie. W poprzednim odcinku zobaczyliśmy sobie, jak zainstalować ten samolot. Zainstalowaliśmy też odpowiednie dodatki, jak stacje radionawigacyjne RSBN oraz dodatek Flight Planner, którego sobie będę też używał. Odsyłam do poprzedniego odcinka, żeby sobie to wszystko zobaczyć. Dzisiaj tak zgrubnie zapoznamy się z tym samolotem. Zobaczymy sobie, jakie on ma opcje oraz troszeczkę o kokpicie będzie. Także zobaczmy sobie menusy. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o opcje widoków, to zobaczmy, że on ma mnóstwo widoków. Niektóre są nawet jeszcze wyłączone. Między tymi widokami oczywiście przełączamy się klawiszem V standardowo we FlightGear. Więc tych widoków jest tutaj całkiem sporo. Mamy też taki widok do lądowania, zbliżony. Tutaj kopilota przybliżony do lądowania. Widok ogólny nawigatora. Widoki zewnętrzne, chociaż widoki zewnętrzne są troszkę oszustwem, znaczy widoki pasażerów, tak, bo to nie jest widok z kabiny, tylko kamera jest tak ustawiona poza kadłubem. Po prostu nie mamy jeszcze kabiny pasażerskiej tutaj wymodelowanej. Tak, także widoków jest całkiem sporo. Jeżeli chodzi o menu pomoc, samouczki. Mamy samouczki, które są po prostu checklistą, ale jest to taka checklista, realna checklista używana przez pilotów w trakcie lotu, żeby szybko sprawdzić, czy najważniejsze rzeczy są ustawione w danym etapie lotu, ale to nie jest checklista taka, która by nam pokazywała krok po kroku, jak wszystko włączyć, więc takich checklist nie ma. Tak samo jak właśnie, tak przejdziemy sobie do pomocy listy kontrolne, to tu właśnie mamy te checklisty. No jak widzicie, takie właśnie ogólne. I nie ma też checklist emergency. W tym samolocie nie mamy w ogóle możliwości zepsucia tego samolotu. Jeżeli chodzi o pomoc, mamy też, warto zajrzeć tutaj do pomoc dla tego samolotu. Mamy tutaj skróty klawiszowe, dosyć przydatne, warto je znać. Mamy klawisz U do szybkiego uruchomienia tego samolotu. Ja teraz użyję sobie klawisza U, żeby ten samolot tutaj nie był martwy, że tak powiem. Tutaj troszeczkę musimy odczekać. Tutaj już widzimy, że obroty silników rosną. Stabilizator nam się ustawia, klapy się ustawiają. Inżynier gotów. Tak, tutaj mamy panią nawigator. Wnioskując po głosie. Także mamy tu też fajne odgłosy właśnie. Oczywiście po rosyjsku, więc można się tutaj mocno tutaj wczuć w ten samolot latając w Rosji. Dobrze, także wygląda, że wszystko jest uruchomione. Niestety ten klawisz U nie uruchamia wszystkiego tak do końca, że tak powiem. Ja tu jeszcze sobie włączę światło w kokpicie, żeby było widniej. Tak, nie włącza nam światła lądowania, ale też nie włącza nam na panelu inżyniera w ogóle presuryzacji kabiny, o czym warto pamiętać, i nie włącza nam ciśnienia hydraulicznego dla hamulca awaryjnego. Zwłaszcza warto pamiętać o tym, o tej presuryzacji, żeby ją sobie jeszcze zrobić. Nie będę teraz tego pokazywał, zobaczymy to sobie później. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś chce uruchomić klawisza U, to jak najbardziej można to zrobić na szybko i mieć już samolot w miarę gotowy do lotu. Idąc dalej, mamy Ctrl C. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydatny klawisz. Tym bardziej, że mamy, mamy oznaczenie stref klikalnych. To jest o tyle istotne, że większość jeszcze przełączników jest zrobiona w starym stylu, bo ten samolot chyba miał swoje początki produkcji, znaczy przenoszenia do Flight Geara w latach 2006-2007, gdzie jeszcze używano takich niefajnych stref klikalnych. To znaczy, jak chcemy przełączyć przełącznik, to nie klikamy na przełącznik, bo to nic nie daje. Musimy zobaczyć, gdzie są strefy klikalne tego przełącznika. Mamy poniżej i powyżej, więc musimy klikać
w te strefy klikalne. Wiele jeszcze tutaj przyrządów jest tak zrobionych, chociaż nie wszystkie. Mamy też pokrętła, które rolką działają. Tu już na przykład to poprawiono. No ale tu już nie działa na pokrętło. Musimy klikać w jakieś strefy klikalne, więc należy też o tym pamiętać. Ale co jest też właśnie bardzo dobre, to to, że mamy podpisy po angielsku tych wszystkich przyrządów i oznaczeń. Możemy zobaczyć na szybko, co to oznacza. Tylko też nie wszystko jest podpisane. Na przykład tutaj zauważyłem, że 410 nie mamy podpisu, co to jest za przełącznik. No po prostu nie wszystko jest... Nie wszystko jest podpisane, ale większość jest. Też jak mamy nowy panel presuryzacji, to też widzimy, że w ogóle nie jest jeszcze podpisany ani opisany. Nie mamy też cyferek, które by nam tak tutaj odnosiły nas do dokumentacji. Bo tak, jeżeli chodzi o te cyferki, to też jest ważne, że wszystkie te cyferki możemy też znaleźć w PDF-ie z dokumentacją. Jak tutaj mam dokumentację, to możecie zobaczyć, że tak, mamy tutaj właśnie te same cyferki i wszystko jest opisane. Tak, czyli możemy sobie w dokumentacji poszukać, co na przykład oznacza dana cyferka, na przykład 117. Tu akurat jest dokumentacja po polsku, ale to takiej dokumentacji nie znajdziecie w tym samolocie. W samolocie znajdziecie dokumentację po angielsku, to co wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Tu mam po polsku, bo ja sobie sam, jak studiowałem ten samolot, to no raz, że sobie to tłumaczyłem, jak już sobie coś tłumaczę, to jednak sobie to zapisuję. I w gruncie rzeczy niemalże całą tą dokumentację mam przetłumaczoną po polsku, w sumie nie całą, ale większość rzeczy. Także w dokumentacji można sobie łatwo te cyferki znaleźć też i poczytać. I tak samo jak w dokumentacji widzicie oznaczenie, to już wiecie mniej więcej, gdzie to szukać, bo to te numerki są też pogrupowane, tak? Na przykład jak jestem na widoku numer 1, to wszystkie te oznaczenia dla kapitana są podpisane od jedynki, tak? Czyli 100 coś mają numer. To znaczy, że dotyczy się to widoku 1. Jak przejdziemy na widok drugi, to jest akurat pierwszy pilot, tu za wiele rzeczy nie ma. Jak damy widok trzeci, to widzimy, że mamy wszystkie teraz przyrządy podpisane trójką, tak? Czyli zaczynające się od 300. Tutaj też widokami przyłączamy się 1, 2, 3. Tutaj mamy takie skróty. Jak damy czwórkę, to mamy wszystkie tutaj przyrządy podpisane od czwórki, czyli tam 400 coś, tak? Czyli widok 4. Widok 5, to mamy wszystkie tutaj przyrządy podpisane od piątki, czyli 500 coś. No i teraz wiemy, że jak mamy w dokumentacji napisane, że trzeba włączyć tam przycisk 414, no to jak jest 400, to idziemy na widok 4. I wiemy, że tu mamy szukać tego 414 i on jest tutaj. O, 414 to jest ten przełącznik. Także w ten sposób mamy dosyć spore ułatwienie i warto tego klawisza Ctrl-C używać. Dalej mamy klawisze co do autopilota. Mamy włączenie autopilota, klawiszem F, Shift-F uzbraja i włącza autofrotyl oraz Ctrl-F wyłącza zarówno autopilota, jak i autofrotyl. Dajmy sobie klawisz 3, to jest nasz autopilot, cały panel autopilota. Tutaj mamy panel autofrotyl. Jeżeli damy sobie właśnie F, włączył nam się autopilot od razu właśnie tym przyciskiem. Ten przycisk oznacza, że jest, to jest podpisane stab, stabilizacja, coś w tym stylu, więc tutaj w ten sposób autopilot jest włączony. Shift F by nam włączył autofrotyl, ale chyba tego nie robi, bo jesteśmy na ziemi. Albo to nie działa, bo nawet nie uzbraja, nie wiem czemu. No ale dobra, nie będziemy teraz tego używać. No i Ctrl F. W sumie najważniejszy klawisz to jest Ctrl F. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie lecimy, jesteśmy na ILS-ie, używamy autopilota i autofrotyl. No to nie, przeważnie nie chcemy tutaj odwracać wzroku kamery, żeby teraz wyłączyć autopilota. Tu akurat teraz tak nie zrobię tego, muszę tak zrobić. Wyłączyć jeszcze autofrotyl. Tak, najlepiej to sobie zrobić właśnie klawiszem Ctrl F. I już. Też jeżeli chodzi o autofrotyl, ważna wzmianka. O, jednak chyba się włączył. No to dziwne, czemu teraz mi się lampki świecą? Coś tu się teraz przestawiło. Mam wrażenie, że coś się zepsuło. Nie powinny mi się lampki świecić, bo lampki oznaczają, że mam włączony autofrotyl, a jest wyłączony. A jednak da się włączyć autofrotyl. No dobra, w każdym bądź razie automatycznej przepustnicy nie wolno używać podczas zwykłego lotu, podczas startu i podczas przelotu. No tak jest w instrukcji, nie wiem dlaczego, możliwe, że są jakieś pobudki techniczne, może nie, to urządzenie nie jest zbyt sprawne na jakichś dużych wysokościach, nie wiem, tak zgaduję. Mamy tylko informację, że autofrotyl możemy używać podczas podejścia do lądowania. I ja będę się tego trzymał, też będę używał autofrotyl tylko podczas lądowania. A teraz możemy to sobie wyłączyć. Ok, kolejne klawisze Shift N odnoszące się do klawisza N to jest sterowanie przepustnicą. Tu akurat w tym widoku, jak widzicie, przepustnicy nie ma i bardzo dobrze, bo to przy okazji odkrywa nam ten zegar, który jest dosyć istotny oraz te przełączniki
pomp wspomagania hydrauliki, ale jak damy sobie już widok przed kapitana, to przepustnicę widzimy. Jeszcze jest wajcha do spoilerów. I tak, mamy klawisz Shift N. Ja się jeszcze upewnię, czy mam hamulce i klocki pod koła, żeby się nie toczyć. Tutaj w Preferences, nie w Preferences, zawsze się mylę, w Maintenance. Tak, włączę sobie klocki pod koła. Klocki pod koła są domyślnie włączone, tylko klawisz U je zdejmuje, więc warto o tym pamiętać. Tak, jeżeli teraz damy sobie klawisz Shift N, to mamy ciąg nominalny. Ciąg nominalny oznacza pracę silnika na 91%. Mniej więcej, no mniej więcej, jest mniej niż 90%. I dźwignia jest przechylona na 109 stopni. Aż sprawdzę to tutaj na panelu. Tu mamy chyba stopnie, tak, stopnie dźwigni 106. To będzie 110, no będzie 106, myślę. Ale to nie jest tak, ciąg nominalny to nie jest ciąg 100%. 100% mamy na take-off, więc musimy sobie jeszcze ewentualnie page up. Możemy jeszcze sobie troszeczkę tą przepustnicę ruszyć i teraz jesteśmy na 100% na take-off. Sprawdźmy tutaj kąt. Tak, powinno być 114 i jest 114, czyli się zgadza. Kolejny klawisz N to jest już ciąg 0,85 względem nominalnego. I to oznacza, że powinniśmy mieć 80% obrotów. No jest mniej. Nie wiem, z czego to wynika. Może tam jest jeszcze jakiś błąd związany z JSB Sim. Zobaczmy jeszcze sobie Ctrl N, to jest już ciąg 0,7 nominalnego, czyli jeszcze bardziej przepustnicę odciągamy do tyłu. To jest około 70% obrotów. I mamy też klawisz gwiazdki, który nam ustawia ciąg na jałowy. Więc możemy tak sobie z klawiatury szybko sterować przepustnicą. Ogólnie do startu robimy właśnie 100%, do wzbijania możemy trzymać nominal, a przy przelocie to już ewentualnie tak możemy sobie zbijać na 0,85 nominal albo 0,7 nominal, to już zależy jaką tam sobie chcemy też prędkość uzyskać. Idąc dalej mamy klawisze J jako spoilery. I tutaj klawisze J, o tutaj K. Wysuwamy spoilery. Zapalają nam się też te żółte lampeczki ostrzegawcze, że spoilery chyba środkowe w tym wypadku. Tak, tutaj środkowe się wysuwają. Możemy teraz je schować. I dwie żółte lampki zgasły. Tu akurat nie można tej dźwigni myszką ruszać w ogóle. Trzeba użyć tylko klawiszy, o czym warto pamiętać. Klawisz R to jest ciąg wsteczny. I co ciekawe, no nie jest to delete, jak standardowo we Flight Gear, tylko klawisz R jak rewersy. Widzimy, że je zaaplikowałem i no oczywiście rewersy są na silniku pierwszym, jak i trzecim. No drugi silnik to jest silnik ten środkowy. To jest silnik pod statecznikiem pionowym, on rewersów nie ma, no bo ciężko pewnie byłoby je tu zamontować. Ale też wystarczą te rewersy na silniku pierwszym i drugim. Zobaczmy, czy gdzieś tu je widać. Tak, tutaj widać, że koszyk nam się chyba zamknął. Tak, koszyk tam się zamknął i tutaj wylot jest skierowany w drugą stronę chyba tymi dyszami. Też podnoszą nam się sloty przy rewersach. Tak, czyli po lądowaniu aplikujemy rewersy trzymając klawisz R. To jest ważne, żeby klawisz R przytrzymać, bo często w samolotach we Flight Gear jest tak, że wystarczyło nacisnąć klawisz Delete i rewersy ciągle działały. Tutaj trzeba klawisz przytrzymać. Mam i klawisz M dalej do centrowania naszych sterów. Jak ja tu poruszam, no hamulca, teraz nie mogę poruszać hamulcem, bo jest hamulec, znaczy orczykiem, bo jest hamulec zaaplikowany. A jak tutaj sobie poruszamy kolumną wolantu, klawisz M resetuje nam stery, więc też przydatna rzecz, zwłaszcza jeżeli pod piątką mamy podpięty widok, tak, przełączania się widoku na panel inżyniera. Tak, więc tutaj piątka nam nie ustawi sterów w pozycji centralnej. Ale też jak damy sobie, jeżeli chodzi o te klawisze i klawisz M, jak damy sobie preferencje, te klawisze 1, 2, 3, 4 możemy sobie wyłączyć, żeby one nam nie działały. To znaczy, że klawisz 1, 2, 3, 4 działa już domyślnie jak we Flight Gear. I klawisz 5 nam resetuje stery. Ale no, mamy też M-kę. Ja często sobie używam tego klawisza 5, jeżeli chodzi o reset sterów, no bo to czasami się przydaje. Więc tutaj możemy sobie wyłączyć sterowanie tych klawiszy 1, 2, 3.
Albo też jak używamy FG kamera, to właśnie to jest właśnie funkcja właśnie głównie po to, że jak używamy FG kamera, to żeby FG kamera nam od 1 do 9 przełączała widoki. Wtedy zaznaczamy tego grzybboxa. Ale teraz, jeżeli my sami chcemy się przełączać między kamerami, które oferuje ten samolot, to używamy, tutaj mamy Alt 1, 2 i tak dalej. Więc teraz Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4, Alt 5, tak? Mamy te widoki pod Altem. Z tym, że są troszkę okrojone, chyba jak zauważyłem, bo jak wyłączymy tego checkboxa, to pod Alt 1 mamy ten przybliżony widok do lądowania. A jak zaznaczymy tego checkboxa przy keyboard, to Alt 1 już nam daje tylko widok ten domyślny. Już nie mamy tego przybliżonego. A z kolei Alt 2 nie daje nam widoku na wprost pierwszego oficera, tylko taki ogólny. Bo jak to wyłączymy i damy dwójkę, to mamy o taki widok na wprost. No, po prostu włączając tego checkboxa mamy, jakby to powiedzieć, troszkę mniej widoków. tak bym to ujął. No ale dobrze, idźmy dalej. Dalej mamy klawisz G, tak? To do podwozia. G wysuwa podwozie, tu mamy dźwignię podwozia. Shift E podnosi podwozie do góry i Ctrl G to jest podwozie w pozycji neutralnej. Teraz jest w pozycji neutralnej, czyli może iść do góry albo w dół, a teraz jest na środku. No i te klawisze od 1 do 9 to jest przełączanie się między właśnie kamerami, co już pokazywałem. I jak mamy jeszcze na przykład widok numer 1, kapitana, możemy do wszystkich tych widoków użyć jeszcze klawisza tylda. Klawisz jest pod Escape'em na lewo od jedynki, też inaczej jak sobie go nacisnę, to mamy taki zoom, tak? Mamy takie przybliżenie. I w tej chwili też jest wolant schowany. Niestety wolanta nie da się schować tak normalnie. A szkoda, bo czasami przydałaby się taka opcja. W niektórych widokach tylko ten wolant nam schodzi. Ale jak damy widok drugi, to też możemy sobie on tutaj przybliżyć przy pierwszym oficerze. Tutaj też mam jakieś przybliżenie teraz na ten tutaj u góry centralny panel. To nam się przybliża. Pod czwórką też mamy takie przybliżenie. Pod piątką też mamy takie przybliżenie klawiszem tylda. No także tak działa ten klawisz. Robi nam takiego zooma na to, co patrzymy mniej więcej. I klawisz C resetuje dany widok, tak? To ja też go sobie często używam, bo jak na przykład jesteśmy na widoku pierwszym kapitana, gdzieś tam sobie obrócimy widok tutaj. Jeżeli przełączamy się między widokami i wrócę na jedynkę, to ten widok obrócony mi się tak zapamiętuje. I to jest bardzo dobry feature, że on się pamięta, bo często jest to jednak przydatne. Ale klawiszem C możemy wrócić do patrzenia tak na wprost, czyli tego domyślnego widoku pod jedynką. Także to robi klawisz C. Także tyle z klawiatury, ale jeszcze nie wszystko z widoków, bo jeżeli chodzi o widoki, to mamy też tutaj z menu Views, tak, okienko widoków. I z tego co wiem, to okienko widoków jest dostępne tylko w wersji deweloperskiej tego samolotu. W wersji tej z marca, release'a oficjalnego, jeszcze nie ma tego okienka. I jak wyłączymy sobie checkboxa, to okienko zostanie i nie będzie nam znikać. Możemy teraz sobie przełączać po prostu się klikając w te przyciski. To jest dosyć istotny widok, którego nie mamy pod żadnym klawiszem. A ten widok tutaj, no ja często sobie tutaj odczytuję prędkości do klap i po prostu to jest przydatne, żeby się na szybko to przełączyć. Tak, overhead panel, inżynier górny panel. Tu mamy z pasażerów, niestety jak mówiłem, oszukańczych pasażerów, bo jesteśmy poza kadłubem. Jeszcze widoki zewnętrzne. Tu mamy panel tankowania paliwa. Tu mamy ogólnie na drzwi, tak? Widoki na drzwi, możemy sobie pootwierać drzwi. Może sobie wszystkie otworzę. Tu mamy tail i mamy landing gear. Jak sobie włączymy tego checkboxa, to jak zmienimy widok, to te okienko znika. Też wygodne może być, żeby nam się tutaj nie trzymało. I Alt V też klawiszem sobie to okienko przywołujemy z powrotem. I jeszcze, jeżeli chodzi o widoki, jest taka fajna sztuczka zrobiona, że jak idziemy na panel inżyniera i tutaj u góry mamy lampki ostrzegawcze, że drzwi są otwarte, bo je teraz potwierałem. Jak damy Ctrl-C, to widzimy, że tu są też strefy klikalne, więc jeżeli klikniemy tutaj, to widzimy, że przenosi nas do tego widoku danych drzwi. I możemy wtedy te drzwi na przykład pozamykać. Także też fajny feature. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o widoki. Zobaczmy opcję dalej tego samolotu. Tu mamy okienko About, to jest to, co się na początku wyświetla. Mamy malowania, tak? Mamy troszkę tutaj malowań. W tej chwili mam to pierwsze malowanie, chyba, tak? Tu jeszcze z czasów ZSRR. Tu już mamy rosyjskie Aeroflot.
Tu mamy jakieś inne rosyjskie. Tu też jakaś rosyjska linia lotnicza. Mamy też malowanie Flight Geara. Tutaj mamy węgierską linię lotniczą. Tu mamy chyba Blanka, tak, białego, i tu mamy rosyjską linię lotniczą i mamy jeszcze rumuńską, jak sądzę, po fladze. No ja sobie wybiorę, o może, Kolawie. Oczywiście, jak pokazywałem w pierwszym odcinku, jest więcej malowań, możecie sobie doinstalować dodatkowo. Tam jest też na przykład LOT, Polska Linia Lotnicza. Ale tyle z malowań. Zobaczmy dalej. Selektuj, który było. Mamy radio. Mamy też jakąś opcję radia. Możemy tu się przyłączać między radiem pierwszym a drugim i możemy też sobie włączyć radio standby. W zasadzie nie wiem, czemu to jest w osobnym okienku, bo na panelu to my tu mamy komy, kom 1 i kom 2, więc to sources nie do końca... Aha, bo widocznie nie możemy się przełączyć, okej, okay, nie ma przełącznika, co ma być źródłem komunikacji, czy radio 1, czy radio 2, domyślnie jest pewnie radio 1, więc tu możemy się przełączyć na radio 2. I mamy transponder ident, czyli identyfikacja transpondera. Tu jest nasz transponder i rzeczywiście on nie ma przycisku ident, więc zrobiono ten przycisk w GUI. Tu mamy tryb transpondera, jak i wybór squawka. Dobrze, tyle z tego okienka i idąc dalej mamy maintenance. Tu mamy no, maintenance, ewentualnie ground services, tak to też nazywane jest w innych samolotach. Zobaczmy sobie widok zewnętrzny. Może sobie oddalmy. Mamy schodki dla pasażerów, zadaszenie, bo pada. Mamy autobusy, nawet dwa. Mamy też tutaj załadunek bagaży. Idąc dalej, mamy ciężarówkę tutaj z cateringiem, z jedzonkiem. Możemy podnieść. No niestety tutaj nie ma drzwi otwieranych akurat do cateringu. Jest też pojazd odradzający, możemy go włączyć, ale nie będę tego robił. Mamy też external power unit, jest podłączony kabelkiem. I mamy też cysternę do tankowania. Może tu odłączę te pojazdy. Tak, jest cysterna i możemy też podłączyć kabel. No kabel wąż, który tutaj będzie nam tankował paliwo do naszych zbiorników. Także tak to wygląda o, z zewnątrz, jeżeli chodzi o Ground Services. I oczywiście pierwsza opcja to te klocki pod koła, co już pokazywałem. Klocki pod koła domyślnie są włączone, więc pamiętajmy, że jak uruchamiamy ten samolot nie z klawisza U, ale wszystko robimy ręcznie, to żeby te klocki później sobie zdjąć. I mamy okienko załadunku i paliwa. Bardzo fajne okienko, bo podaje nam jednostki w kilogramach, bo też mamy wyposażenie tutaj we Flight Gear paliwo i ładunek. Tu już mamy w funtach, tych jednostkach zachodnich. No a ten samolot tutaj operuje na jednostkach właśnie w kilogramach. No i tak, tutaj w tym okienku przygotowanym przez twórców tego samolotu można powiedzieć, decydujemy, jaki ma być załadunek na przykład pasażerów. Możemy te suwaczki ruszać, ale to jeszcze nie zmienia nam ustawienia, nie wprowadza nam tego tutaj do samolotu. Tak naprawdę musimy użyć jeszcze przycisku w tym przypadku dla pasażerów, przycisku board. I wtedy dopiero tutaj nam się zmieniają wartości. Możemy dać tutaj default, mamy tutaj takie presety też i dajemy board i tak mamy pasażerów. No i tak samo załadunek. Możemy tu sobie suwaczkami poustawiać, co jak ma być załadowane, ale musimy dać load, żeby to się wprowadziło tutaj do samolotu tak naprawdę. Więc tak, to okienko z Flight Geara nam pokazuje, jaki jest stan faktyczny, a to okienko nam pokazuje, jak sobie chcemy załadować, tak? Możemy dać default, też load. I tak samo paliwo. Też mamy pewne presety i możemy coś wybrać i dać refuel. I paliwo od razu jest załadowane, tak? Więc tak na szybko możemy to załadować. Ale ja użyję sobie, tu mamy też go to, możemy przejść do tego panelu tutaj tankowania. Ja wam pokażę, jak używać tego panelu. Wróćmy do tego widoku i co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze balans. To jest bardzo dobre, bo no, jeżeli na przykład mamy zbiornik 3 lewy i zbiornik 3 prawy. Ja na przykład w tym zbiorniku dam mało paliwa, a w tym dam dużo paliwa. No i damy taki refuel, nie? No to samolot będzie przekrzywiony na prawą stronę, już to chyba się nawet się stało.
No bo oczywiście jest bardziej obciążony na prawą stronę, tak? Tu mamy right. Więc możemy użyć przycisku balance, który nam zbalansuje te zbiorniki. Dajemy balance i wszędzie paliwa jest porówno. Teraz dajemy refuel i samolot nam się wyprostował, więc no warto wiedzieć, że jest taki przycisk, tak, żeby sobie te paliwo na tych skrzydłach wyrównać, tak, bo te zbiorniki trzecie są na końcówkach skrzydeł, drugie zbiorniki są na skrzydłach, ale przy kadłubie. Tu mamy zbiornik pierwszy, pierwszy jest już w kadłubie, jest jeszcze czwarty balansowy, ale dobra. Idąc dalej, mamy też informacje o Center of Gravity, jak i o masie samolotu. Tak, mamy gross weight, całkowita masa samolotu w kilogramach, zero fuel weight, czyli masa bez paliwa. I mamy maksymalna masa do startu, jaka powinna być 98,5 tony. Maksymalna masa do lądowania 78 ton. I empty weight, czyli masa pustego samolotu 54 tony. I mamy Center of Gravity, tak? Bo tu możemy sobie przeczytać Center of Gravity, co nam się przyda do ustawiania chociażby stabilizatora. Mamy też Center of Gravity przy zero fuel, czyli bez paliwa. Center of Gravity, czyli oczywiście środek ciężkości. Mamy też informacje o jaki może być minimalny środek ciężkości, jeżeli chodzi o start i lądowanie. To też jest dobre, bo nam to pokazuje, a właśnie, ciągle robię to niepoprawnie. Dajmy Ctrl V i dajmy mapę. Tak, bo tutaj, o, tu mamy też te informacje o 21% to jest minimalny środek ciężkości dla startu, tutaj dla lądowania i maksymalny środek ciężkości 32%. Tu mamy jeszcze Center of Gravity bez autopilota powyżej 40%. Chodzi o to, że autopilot nam się chyba nawet nie załączy albo nie powinniśmy latać na autopilocie, gdy Center of Gravity jest większy niż 40%, bo widocznie autopilot nie poradzi sobie z takim samolotem, z tak źle wyważonym samolotem. Dalej mamy no, obecną wagę i obecny środek ciężkości, to jest to, co było u góry. Dobra, także tyle o tym okienku, bardzo przydatne informacje. Jeżeli chodzi też o Center of Gravity, tu mamy też przyrząd, który nam pokazuje wychylenie stabilizatora i po prawej steru wysokości. Jak tu klikniemy sobie na środek, damy Ctrl-C, o, tu mamy strefę na dużą, to tutaj na dole w rogu też nam się wyświetli Center of Gravity, 25,1%. No i to się pokrywa z tymi, bardzo dobrze. Tylko to nam szybko znika, tak? Mamy tutaj czas reakcji parę sekund, żeby te informacje przeczytać. Tu mamy też informacje V-Rotate i V-Rev. To będzie też przydatne przy starcie i lądowaniu. I mamy też masę w kilogramach, także... No, tylko tu mamy to informacje na stałe, a tutaj nam zaraz zniknie po iluś sekundach, więc taka jest różnica. Dobrze, idziemy dalej. Co my tu mamy w menu? Mamy jeszcze pushback, standardowe okienko wypychania flight gearowe. Zobaczymy je sobie w działaniu, myślę, już podczas wypychania. To widoki to już widzieliśmy i dalej mamy preferences, takie ustawienia dodatkowe tego samolotu. Pierwsze preferences mamy replay, żeby zapisać stan samolotu po powtórce. No chodzi o to, że jak włączymy sobie powtórkę klawiszem R albo tutaj z widok i powtórka, no to ten samolot może pogubić swój stan, to znaczy przełączniki nie będą w takim stanie, jakim powinny być, więc warto wtedy zaznaczyć ten checkbox, żeby tak nie było, żebyśmy po powrocie z powtórki mieli samolot ustawiony tak, jak był. Dalej mamy ten tryb keyboard, który już pokazywałem dla FG Camera. Włączenie checkboxa powoduje, że klawisze 1, 2, 3 już nie przełączają widoków, ale możemy to dalej zrobić za pomocą Alt 1, 2, 3, 4 i tak dalej, z Altem po prostu. Także idziemy dalej. Tu mamy coś do klimatyzacji, synchronizacja ciśnienia wysokości kabiny zerowej z ciśnieniem wysokościomierza, głównego wysokościomierza. Co to robi? Nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Po prostu nie sprawdzałem tego i nigdy z tego nie korzystałem. Tu mamy wysokość kabiny i co się dzieje? Nic się nie dzieje, może dlatego, że ten cały układ jest w ogóle wyłączony. Mamy też opcję do radaru groza. Jak damy sobie tutaj widok z kabiny, tu mamy nasz radar pogodowy i możemy sobie, jakoś sobie włączę, mogę go wcześniej włączyć, bo tutaj musimy jednak odczekać, zanim ten radar zacznie działać, a może by już było coś widać, bo tak, tu możemy sobie włączyć TCAS też, dodatkowa opcja, myślę, że dodana tylko tutaj dla flight geara, w realnym samolocie tego raczej nie było. Możemy sobie włączyć ostrzeganie o innych samolotach, o innym ruchu lotniczym.
tutaj jak mamy na 0, to nie działa, jest wyłączony TCAS. Jak sobie damy zasięg, dajmy sobie na przykład 8, tylko nie wiem co, 8 km, nie ma jednostek, to jest dużo czarnych pokrętł, i których nie widać, to pokrętło. Mamy standby i teraz mamy terrain TCAS podpis, tak? Czyli przy terrain i TCAS, tak jak teraz ustawiłem, będziemy też mieli ostrzeżenia o ruchu lotniczym. Mamy też tryb weather i turbulence, tak? Czyli radar na turbulencję, na pogodę, na teren plus TCAS i standby wyłączone. A jak to przesuniemy na 0, no to TCAS-u nie mamy, czyli teraz mamy sam terrain bez plus TCAS. Więc mamy taką dodatkową tutaj opcję. Idąc dalej, mamy non-Russian cockpit. Bardzo ważna opcja, może zwłaszcza dla początkujących pilotów, którzy nie wiedzą, co gdzie jest w tym kokpicie, bo mamy oczywiście podpisy po rosyjsku w cyrlicy. Jeżeli sobie włączymy tą opcję, to tekstury podmienią się na angielskojęzyczne i widzimy teraz, no tak, engine fail, wszystko po angielsku, no wszystko, prawie wszystko, bo tak, mamy tutaj check lamps, mamy Mach, mamy, chociaż Mach pewnie jest i też po rosyjsku tak samo, o tu mamy up, down, więc tak, altitude jest po angielsku, ale też nie wszystko, na przykład zauważyłem, że tutaj jak damy panel, o, tu nam poznikały w ogóle podpisy z tych pokręteł dla sprawdzania prądu i jak to wyłączę, o, tu mamy podpisy, tu nie mamy podpisów za bardzo, tutaj na dole trochę mamy, no, też widzę, że ta tekstura jest gorszej jakości, tak, niestety też zauważyłem, że troszkę jakość cierpi przy angielskich teksturach. Ale może być pomocne dla początkujących, żeby wiedzieć też bardziej, co gdzie jest. Chociaż ja bardziej polecam właśnie zostawić sobie rosyjskie tekstury, a używać Ctrl-C, żeby podejrzeć sobie, bo mamy ładnie podpis wszystkiego. Okej, okay, co to jeszcze mamy? Mamy suwaczki, tak? Jak włączymy sobie Ctrl-C, to zobaczmy, że wszystko jest na żółto, strefy klikalne, jak i podpisy, a tu możemy zmienić kolor podpisów. Dajmy sobie na przykład czerwony, o, tak, i teraz mamy podpisy na czerwono, co też jest może dobrze, bo ładniej nam teraz odróżnia podpis od strefy klikalnej. Więc jak to woli, tu mamy składowe RGB koloru, więc możemy sobie ustawić niemalże dowolny kolor. Multiplier, kolejna opcja, tutaj mamy wyłączenie oświetlenia kompozytora w multiplier. Jeżeli tam inni piloci też latają na TU-154, nie wiem do końca, co chodzi, ale jak tu mamy podpis, że używamy wtedy, jeżeli będzie jakieś prześwietlenie kokpitu, coś w tym stylu, no nie wiem. Ja tego nie świadczyłem, bo jeszcze nie latałem na multiplier, więc po prostu jak zobaczycie, że wasz kokpit jest chyba jakiś prześwietlony, to po prostu to włączcie. Kolejna opcja to jest, no, taka taśma na wolant, po prostu piloci stwierdzili, że ten plastik chyba ciężko się trzyma, zwłaszcza jak się ręka spoci, więc owijali to sobie taśmą i dzięki czemu chwyt był lepszy, tak, tego wolantu. Zostawmy to sobie, tak, może. Kolejna opcja to jest mapowanie wybojów tutaj na zewnątrz kadłuba. Zobaczmy sobie jakieś skrzydło tutaj. O, mamy skrzydło i widzimy, że mamy, no, mamy tutaj mapowanie wybojów zrobione na tej teksturze. Możemy to sobie wyłączyć i mapowania wybojów nie ma. Tu jest tylko rada taka, żeby to sobie wyłączyć, jeżeli malowanie jest jakoś tam nieprawidłowo chyba zrobione i po prostu wtedy brzydko to wygląda, coś tam, nie? No ale tutaj widzę, że wszystko jest ok, więc zostawimy sobie mapowanie włączone. No i tyle z opcji, tak? Tyle tutaj z opcji. Idąc dalej, mamy jeszcze menu nawigacja, navigation. Tutaj możemy sobie włączyć standardowy widok wyboru lotniska. To jest to samo, co wybierz lotnisko z lokalizacja, tak? Tutaj nam to podpieli. Mamy też aerodromes summary. Tu akurat też są lotniska. W sumie pierwszy raz widzę, że użyto takiego słówka, a nie airports we FlyGear. A co ciekawe, we Flight Planner użyto airport summary. A to jest to samo okienko. Dobra, tutaj jest bardzo fajne i przydatne okienko, tylko może zapuśćmy sobie chociażby na szybko jakieś tutaj lotnisko EEUU startowe. Chyba na odwrót. Co, włączy się tutaj? Jeszcze nie. A, wprowadźmy to tutaj do Route Managera. O, tak, i mamy teraz lotnisko, z którego będziemy startować.
Tu będziemy mieli informacje, jak wprowadzę do planu lotu, to będziemy mieli informacje lotniska docelowego. I to jest bardzo fajny feature i przydatny, bo od razu widzimy na przykład metar danych lotnisk. Możemy sobie dać update, żeby nam się zaupdate'owało, albo update airport, wszystkie dane. No szkoda, że takiego feature'a nie ma domyślnie we FlyGear, bo zawsze przeważnie idę sobie tutaj wybierz lotnisko, muszę tutaj szukać lotniska, ewentualnie no na szybko możemy znaleźć tutaj Moskwę w ten sposób, ale przeważnie już docelowego trzeba szukać, więc tak, takie okienko rozwiązuje ten problem. A ten okienko też jest dostępne właśnie w tym dodatku planowania lotu, więc może warto z tego dodatku jednak korzystać. No i tu mamy dodatkowe informacje też o lotnisku. O tyle dobrze, że mamy też w jednostkach, które używa ten samolot, bo mamy tak, mamy ICAO, mamy współrzędne geograficzne w dwóch formatach, elewację w metrach, a nie w stopach 190 metrów. Mamy metar, dystans do tego lotniska w kilometrach, a nie w milach morskich. No i kurs, co ciekawe, kurs rzeczywisty i kurs magnetyczny, tak? To też nowum, że tak powiem, bo tak to przeważnie mamy magnetyczne. I mamy opis pasów. I to też jest o tyle ważne, że mamy długość pasów w metrach, tak? Także nie musimy sobie nic przeliczać. Możemy tutaj sprawdzić, czy nasze lotnisko ma odpowiednią długość i zalecam długość 2200, może minimum 2200 metrów. Tak, mamy też utwardzone lotnisko beton i mamy kurs rzeczywisty i magnetyczny na to lotnisko i częstotliwości ILS, jeśli są. Tu mamy częstotliwości dla komunikacji i mamy metar lotniska. I też dobra rzecz, mamy w trzech jednostkach ciśnienie i to ciśnienie QNH i QFI. I mamy właśnie pierwszą wartość, to jest w milimetrach słupa rtęci, w hektopaskalach i w calach słupa rtęci. My tutaj będziemy używali, co jest o tyle ciekawe, ten samolot domyślnie używa właśnie wysokościomierza, gdzie ciśnienie nastawiamy w milimetrach słupa rtęci. Pierwszy raz spotykam się z tą jednostką, muszę powiedzieć. Może za mało używam nieangielskojęzycznych samolotów. Tak, także tutaj ustawiamy sobie ciśnienie, ale co ciekawe, w Rosji używa się ciśnienia lokalnego, QFI, czyli byśmy sobie nastawili 739. No, w zasadzie jest ustawione 739. No, tak sobie w Rosji przyjęli, tak, że używamy lokalnego. No, czym się to różni, że oczywiście QNH jest nad poziomem morza, to jest ciśnienie nad poziomem morza. A to jest lokalne, czyli na wysokości lotniska 190 metrów w tym wypadku, a nie 0, tak, to jest na wysokości 0. Więc tu widać, że to ciśnienie jest mniejsze, no bo im wyżej to ciśnienie spada. No i tak sobie to piloci ustawiają w Rosji, że chcą mieć 0 pokazane. Tak, 0 to już jest kontakt z ziemią, tak, więc o tyle jest łatwiej na tym ciśnieniu lokalnym. Więc tu mamy bardzo fajną pomoc, możemy sobie właśnie odczytać wiele przydatnych informacji co do lotnisk. Idąc dalej mamy Route Manager, to jest domyślny Route Manager z FlightGeara, tutaj nic nowego. Tylko właśnie jedyna różnica jest to, że w ten Route Manager, jeżeli byśmy chcieli jako waypoint dodać naszą antenę RSBN, tą, którą sobie specjalnie dodaliśmy w odcinku pierwszym, to tutaj w waypoint nie wyszukamy tych radiolatarni RSBN, dlatego użyjemy sobie tego flight planera. Ten flight planner już umożliwia wyszukanie RSBN i dodanie ich jako punkt trasy. To jest tylko po to ten dodatek. A tutaj mamy Route Manager standardowy. Idąc dalej mamy NVU Calculator. No tutaj musiałbym mieć plan lotu, żebyśmy zobaczyli jakieś dane w środku. Tu będziemy mieli nasze ortodromy, po których będziemy lecieć. Tak, bo tutaj nawigacja tego samolotu jest dla mnie no, niespotykana. Pierwszy raz się z taką nawigacją spotykam, gdzie właśnie mamy taki specjalny format NVU do nawigacji, do wpisywania poszczególnych punktów trasy. Tu sobie szczegóły zobaczymy później. To tylko zmianka, że coś takiego jest i takie coś nas czeka. Na szczęście tutaj FlightGear też dużo nam ułatwia. No i tyle z menu tego samolotu. Mamy też właśnie to menu tego dodatku. Tu mamy ten planer. Ja sobie użyję tego planera, mamy tutaj nawet możliwość ustawienia trzech planów lotu, także też fajna rzecz. Mamy też możliwość wybrania sobie ciśnienia, czy lokalne, czy nad poziomem morza. Mamy też możliwość zmiany jednostek na metry albo na stopy. Tak, także jak mówiłem, ten plan lotu sobie użyję, żeby dodać sobie jako waypointy RSBN-y. No i jeżeli chodzi o kokpit, oczywiście warto wiedzieć, że mamy tutaj jednostki metryczne, tak jak to używamy w Polsce też.
jeżeli chodzi o no, główne wskazania, to myślę, że podstawowe rzeczy są pewnie rozpoznawalne przez wszystkich. Mamy sztuczny horyzont, mamy HSI, czyli nasz żyroskopowy wskaźnik kursu. Możemy tu sobie nastawić kurs na radiolatarnię albo na wora, albo NVU będzie automatycznie nam to ustawiał, jeżeli sobie włączymy nawigację po NVU. Mamy też nastaw heading baga, shiftem szybciej też obracamy. Tu mam też dystans w kilometrach do danej radiolatarni, do następnego punktu też na przykład. I tak, prędkościomierz. Po lewej stronie mamy prędkościomierz. Nowum polega na tym, że jest to prędkość w kilometrach na godzinę, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do latania na zachodnich tutaj samolotach, gdzie mamy w węzłach, no to tu mamy kilometry na godzinę. I dwójeczka oznacza 200 km na godzinę, 300 km na godzinę i tak dalej. Na przelocie będziemy lecieli z prędkością około 550 km na godzinę, myślę. I to jest oczywiście prędkość względem powietrza. Mamy też tutaj z boku drugi prędkościomierz, taki pomocniczy. I on tutaj na zewnątrz ma skalę też tą samą co tutaj, czyli też prędkość względem powietrza w kilometrach, ale w środku jeszcze mamy true airspeed, tak? Czyli prędkość rzeczywistą. Jeżeli chodzi o prędkość pionową, no to tu mamy wariometr pierwszy, podstawowy, który używamy normalnie podczas lotu i tu też niespodzianka, bo on wskazuje metry na sekundę, a nie stopy na minutę, więc tutaj 10 oznacza 10 metrów na sekundę. No i mniej więcej będziemy operowali w tych jednostkach między 5 a 10, na przykład zbijając się czy opadając. Jest jeszcze drugi wariometr, jak widzicie, on jest tutaj, no, ma po prostu większą podziałkę, tak? Tutaj mamy do 30 metrów na sekundę, a tutaj mamy do 75 metrów na sekundę. No jest to taki awaryjny wariometr, jeżeli na przykład musimy awaryjnie nurkować, bo na przykład rozstrzeliła nam się kabina, no to tutaj, żeby piloci mieli większą podziałkę, to mogą wtedy posługiwać się tym przyrządem. Jeżeli chodzi jeszcze o prędkość, to mamy też prędkość w machach, tak, w liczbie macha. No tutaj oczywiście to nie jest samolot naddźwiękowy, więc nie zbliżamy się nawet do 0,9 macha, tak? Trzymajmy się może maksymalnie 0,85 macha. Chociaż w Wikipedii chyba pisało, że on potrafi latać 0,9 macha, ale nie wiem, może na wyższej wysokości. Ja jeszcze tego nie uświadczyłem, latając na 10 km może. Przeważnie na taką wysokość sobie obieram do lotu. No i właśnie, wysokościomierze, tak? Mamy wysokościomierz barometryczny. Tak jak mówiłem, tu on pokazuje wysokość w kilometrach, tu będziemy mieli też liczbowo tak pokazane kilometry. Nastaw ciśnienia w milimetrach suprartęci, jak mówiłem wcześniej. Mamy też drugi zapasowy wysokościomierz, też barometryczny, no ta sama kopia można powiedzieć. A tu mamy wysokościomierz elektroniczny, który pokazuje wysokość w stopach. Także jest lekka pomoc, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do stóp. I mamy też tutaj nastaw ciśnienia w calach suprartęci. I o tyle dobrze jest to, że jak zaczniemy kalibrować jeden wysokościomierz, to wszystkie się kalibrują jednocześnie, więc o tyle jest wygodniej. Tu w zasadzie możemy ustawiać na zero, bo tak sobie robią w Rosji. Dalej mamy też wysokościomierz radarowy, który nam tutaj tak wysyła wiązkę do ziemi, odbija wiązka się i wraca do samolotu i wtedy wiemy, jak jesteśmy blisko ziemi. Tutaj możemy sobie też ustawić wysokość decyzji. Przeważnie się ustawia w Rosji może 50-60 metrów, tak? To jest w metrach. Co tu jeszcze mamy poniżej? Tu mamy RMI, tak? Po rosyjsku tutaj to się nazywa IQ. Tak, czy tu mamy wskazanie na ADF-a w tej chwili. Możemy to sobie zmienić też na WOR-a, tak? ADF pierwszy, WOR pierwszy albo ADF drugi, WOR drugi. No i tu mamy igły, które będą nam pokazywały kierunek. Jeżeli chodzi tutaj dalej o lewo, tutaj po lewej, tego nie widać, może dajmy taki widok. Tak, tu mamy temperaturę. Temperatura w stopniach Celsjusza i no, podziałka razy 10, dosyć grubo, czyli tu mamy 50 stopni Celsjusza, 100 stopni Celsjusza, 150 stopni, a tu mamy minus 50. Czyli teraz mamy, no tu mamy 10 stopni, więc mamy coś blisko zera. Nie wiem, jakby to przeczytać. No, parę stopni na plusie mamy. Tu mamy 10, 20, 30, 40, 50. Mamy zegarek, zwykły zegarek odlicza nam czas. Tu mamy też dodatkowo wskazania ciśnienia hydraulicznego. To jest podziałka razy 10 kg na centymetr sześcienny. Tu nie mamy ciśnienia w awaryjnym hamulcu. To by trzeba sobie jeszcze dopompować to ciśnienie. To się robi w panelu inżyniera.
Mamy DMI, tu możemy sobie wskazać odczyt z DMI pierwszego, drugiego, albo odczyt tutaj dystansu z radiolatarni tej rosyjskiej RSBN. W tej chwili nie jestem do niczego podłączony, więc mamy zera. No i tyle tutaj z takiej podstawowej awioniki. Jeżeli chodzi o resztę przyrządów, to myślę, że też sobie zobaczymy to później, chociaż to, co może nie będę omawiał później, to tu mamy chyłomierz. Tutaj mamy prędkość też względem Ziemi, możemy z tego czytać. Tak, tu mamy prędkościomierz, tylko mamy dwa stany, tak? Ten stan w lewo pokazuje prędkość względem powietrza i to jest chyba true airspeed, jak nie mam, chociaż nie jestem pewny, albo prędkość względem powietrza, ale bardziej obstawiam true airspeed. A na prawo mamy prędkość względem Ziemi. Czyli musimy to sobie przestawić o, na ten napis, to mamy prędkość względem Ziemi. Tu mamy też nawigację do RSBN-a, tu będziemy mieli dystans do RSBN-a i kierunek do tej radiolatarni. Te przyrządy może omówimy później, już w późniejszych odcinkach, jak będziemy z nich korzystać, chociaż z tego nie będę korzystał, chyba raczej to będzie też, tu będziemy mieli też wskazania na Wora albo na ADF-a. Tutaj mamy wychylenie trymerów, tutaj też autopilot będzie nam tym sterował, jeżeli włączymy autopilota. Mamy wychylenie trymu steru wysokości, lotek i steru kierunku na stateczniku pionowym. No to oczywiście mamy obroty RPM naszych silników pierwszego, drugiego i trzeciego i to jest wskazanie w procentach, tak? 100% to maksymalna moc. Jeżeli chodzi o panel pierwszego oficera, z takich dodatkowych rzeczy tutaj mamy ilość całkowitą paliwa. Tu jest podziałka, to jest to C, wskazówka C, podziałka, ileż tu mamy? 10 tysięcy, czy 10 ton. Czyli tu jest jedynka, to jest 10 ton, tu będzie coś koło 15 ton paliwa, tak? Tu mamy jeszcze przełącznik do awaryjnego wysuwania podwozia. Czy to jest podpisane? Nie. I tu reszta jest raczej to samo, co miał kapitan. No i tutaj mamy jeszcze na środku ustawienie klapy stabilizatora. To widzimy, że ta, teraz nam ten stabilizator tutaj chodzi. Tu możemy sobie też tym ręcznie sterować tym stabilizatorem. Teraz widzicie, że przesuwam go w dół. Tu możemy przesuwać go w górę. No ale tego raczej nie używamy. To jest awaryjne, tak? Normalnie używamy sobie tej wajchy. Później też wam pokażę, jak to się nastawia. Tu mamy wskaźnik klap. Klapy mamy 0, 15, 28 i chyba 45, tak. I tu jest wajcha klap. Tu możemy sobie wysunąć klapy niżej i widzimy, że klapy nam schodzą niżej. Jednocześnie schodzi nam też stabilizator. Dobrze, idąc dalej, widok trzeci. Widok trzeci to jest ten centralny piedestał. Na lewo autopilot, omówimy go sobie dokładnie później. Tutaj automatyczna przepustnica, co już mówiłem. A tutaj nawigator wklepuje odcinki na trasie, co też sobie zobaczymy później. Tu mamy dryf wiatru. To nam oblicza automatycznie system doplerowski, ale możemy go też wyłączyć i operować na tym ręcznie. No ja jednak tego ręcznie robić już nie będę. Użyjemy sobie systemu doplerowskiego, który będzie nam tutaj automatycznie wypełniał ten dryf wiatru. Czwóreczka, overhead panel. Tu u góry mamy ogólnie przełączniki różnych systemów. W zasadzie sprowadza się to przeważnie do włączenia zasilania tych różnych systemów. Tu mamy dosyć ważny system do nawigacji poziomej, TKS. Tak, ten system utrzymuje nasz kurs po naszych ortodromach albo po kursie magnetycznym, co też wytłumaczymy sobie tutaj to wszystko bardziej w następnych odcinkach. Tutaj tak tylko zobaczymy sobie, co tutaj jest. Tak, tu mamy nastaw naszej radiolatarni RSBN. Tu ustawiamy sobie kanał takiego RSBN-a. Możemy sobie włączyć, jak sobie na mapie poszukamy jakiegoś... Nie trafi kod data, jeszcze dajmy sobie i... Tak, tu mamy jakiegoś RSBN-a. Jest to kanał 10, więc dajemy sobie tutaj 10, a tutaj 0, tak? Jesteśmy dostrojeni do kanału 10. Tak tutaj to się robi. I możliwe, że w tej chwili tutaj nasze wskazania, ten jeszcze nic nie pokazuje, a tu nam pokazuje 40 km dystans do tej radiolatarni, no bo tu sobie przełączyłem DMI na RSBN i to od razu działa. Nie wiem czemu ten nie działa, może potrzebuje dokładniejszego pomiaru, czyli może musimy być w powietrzu. Co mamy dalej? Tu mamy dalej DMI, czyli tu sobie nastawiamy częstotliwości pokrętłami do worów na przykład, żeby odczytać sobie później dystans do takiego wora. Tu mamy dalej w środku komy, kom pierwszy, kom drugi.
I tu nastawiamy częstotliwości do komów. Tu mamy jeszcze głośność koma. Możemy sobie głośność nastawić. Idąc dalej mamy ADF pierwszy, tu jest po prawej ADF drugi, czyli nastaw do radiolatarni NDB. I tu jest o tyle nietypowo, że te strefy klikalne są, żeby nastaw zmienić częstotliwości. A tak się przełączamy między aktywnym a standby. Tutaj mamy NAV 1, a tu mamy NAV 2, można tak kolokwialnie powiedzieć. Po rosyjsku kurs MP. I tutaj nastawiamy sobie częstotliwość na przykład WORA albo ILS-a. ILS-a używamy tylko na NAV 1, nigdy na NAV 2. A WORY to jak różnie, tak? Możemy tu albo tu. A tu mamy radial do WORA albo też na ILS-a. Tu też mamy specjalne strefy klikalne. No szkoda, że pokrętłem tego nie można zrobić prościej, tak jak tutaj przy tych częstotliwościach. Tu jeszcze na overhead panel mamy światło lądowania, sterowanie przednim kołem, co też jest istotne, zobaczymy to sobie później. I panel inżyniera. No tak pokrótce, tutaj mamy wszystko związane z prądem, elektryką, tu mamy włączenie baterii i tak szyna prądu stałego. Włączamy baterie i falowniki, tutaj mamy prąd zmienny, odczyt tego prądu, generatory silników. Tu mamy panel APU, do uruchamiania APU. Tu mamy ostrzeżenia o silnikach, tu mamy w zasadzie panel silników, tak? Ostrzeżenia o pracy silników. Tu mamy zegary dla, w zasadzie patrzymy kolumnowo na trzy silniki i tu mamy wychylenie przepustnicy w stopniach. Tu co ciekawe też inżynier może przepustnicą ruszać. Możemy tu sobie wychylić przepustnicę. Widzimy, że tutaj nam się wskazania zmieniają. Tutaj mamy obroty silników w procentach. Tu mamy turbinę N1 i N2 zaznaczoną. Tutaj mamy temperaturę spalin i GT. Tu jeszcze musimy to sobie włączyć, żeby był odczyt. Tutaj mamy ciśnienie paliwa, chociaż nie zauważyłem, żeby tu było więcej niż 0. Tu mamy ciśnienie oleju i temperaturę oleju. Ciśnienie jest podawane w kilogramach na centymetr kwadratowy. A tutaj mamy full flow, przepływ paliwa. Przepływ paliwa jest o tyle ciekawo też podany, że 1000 kilogramów na godzinę, czyli jedyneczka to jest 1000 kilogramów na godzinę. W tej chwili tyle spalam. Kolejny panel, no to troszkę jest podzielone. Tu u góry mamy parametry lotu po prostu. Tu mamy prędkość, to samo co miał pilot. Prędkość względem powietrza i rzeczywista w środku. Tu mamy wysokość, ciągomierz, tu mamy wariometr. Dalej mamy wskazania ilości paliwa. Zbiornik numer 1, 2, 3, 4. Tu mamy też ilość całkowitą paliwa, tą wskazówką C pokazane. Tu mamy różne przełączniki pomp paliwa, czy też transferu paliwa. Tu mamy chyba transfer paliwa też. Na dole mamy panel do hydrauliki. Mamy trzy systemy hydrauliczne. Tu mamy ciśnienie w każdym z nich. Te wskazania też miał pilot, tak, kapitan. Idąc dalej mamy kolejny panel, to jest panel presuryzacji kabiny i klimatyzacji. On został dodany w późniejszym etapie i jak widzimy też nie miał podpisów. Ale to sobie zobaczymy później, jak już będziemy uruchamiać samolot ręcznie. Tutaj mamy też starter silników, jest zakryty. Tu temperatura, zegarek i panel górny. No panel górny nie został zrobiony jeszcze w tym samolocie. Tutaj mielibyśmy systemy do odladzania samolotu, przeciwodrodzeniowy, anti-icy. Tutaj mamy system przeciwpożarowy. Też nie jest zaimplementowany. Tutaj jeszcze w rogu mieliśmy system do nagrywania kabiny, nagrywania rozmów pilotów. Tutaj akurat mamy lampki ostrzegawcze, one chyba w miarę działają. Tu jeszcze mamy przełączniki dla hydrauliki, dla autopilota, żeby poruszał tam mechanizmami kontrolnymi sterów samolotu. No to tak na szybko. Tutaj jeszcze mamy dwa urządzenia KM5. To tego tak dobrze nie widać. Właśnie to jest to, że nie ma dobrego widoku na te urządzenia i chyba najlepiej jest patrzeć z kapitana i obrócić głowę i zrobić zooma. To nam pokazuje kurs magnetyczny naszego samolotu. Tu możemy jeszcze sobie zrobić przesunięcie rolką myszy, na przykład używając, na przykład możemy sobie tu ustawić deklinację magnetyczną. Tu w rogu widzimy nastaw przesunięcia. Ale w zasadzie my nie będziemy tego korzystać, nie będziemy robili przesunięcia, bo będziemy lecili nawigacją NVU, a to przesunięcie się przeważnie robi przy nawigacji po true heading. Ale jako punkt odniesienia naszego kursu magnetycznego możemy sobie tutaj też sprawdzać, czy nasze urządzenia
na początku zostały prawidłowo dostosowane do kursu magnetycznego. Ale to jeszcze sobie omówimy dokładniej później. Także tyle chyba na szybko. Myślę, że kokpit sobie zobaczyliśmy. Tam dalej kabiny pasażerskiej nie mamy wymodelowanej. Tak jest też z takich smaczków. Mamy tutaj wiatraczki do włączenia. Możemy się chłodzić. Możemy jeszcze otworzyć sobie okno. Świetny efekt dźwiękowy. Nawet teraz jest głośniej w kokpicie po otwarciu okna. Także świetnie to zrobili. Są też wycieraczki, akurat pada deszcz, można sobie włączyć wycieraczkę, tylko jak widzę, chyba to nam za bardzo tak kropel z szyby nie zmywa, nie ściera. Ale efekt ruszania wycieraczką jest. No, także chyba tyle z takich smaczków, jeżeli chodzi o ten kokpit. A więcej szczegółów w następnym odcinku, także zapraszam do następnego odcinka. To tyle na teraz. Do następnego razu. Cześć Wam.